Witam, witam serdecznie. Matucha z tej strony. Nie wiem, czy to się zlagowało mi za pierwszym razem, czy nie. I co tam? Jak tam? Jak widzicie, kupiłem nowe boostery, była wypłata, czyli jak to się mówi, co to tam, whatever. A, wziąłem sobie dwie fantastyki, Sullivana, drugą część Wieży Koronnej i Królowie Wildu. Nie wiem, whatever. No i dobra, zaczynamy. Dwa wory, dwa korsety. Zamówiłem wcześniej też stare Kansy i Terosa. Oczywiście gówno było, chociaż był ten Nyx, legendarny London, chyba tam stoi z 10 dolców, czy ile. A teraz sprawdźmy, co nas czeka. M20 wylądowała, wiemy o tym. Czekamy na nowy dodatek z czerwonym kapturkiem, bo czemu nie? Liczę dzisiaj na jakieś value, dawno nie było, ale w korsetach to bywa różnie, często nie ma wartościowych kart, ale jak już wspominałem, uwielbiam korsety, czasem fabularne niuanse opowiada o dodatkach, wyjaśnia. Dobrze, Scourger, coś, Ogre, Warrior, oj, gubi jakość, gubi ostrość. Kiedy wchodzi na Battlefield, zadaje tyle damage'a playerowi lub planeswalkerowi, ile kreatur mamy na Battlefieldzie. Fajna rzecz. Scuttle Lemut, nie wiem, whatever. Scarecrow, artefakt. Dodajemy zatapnięcie many, jakiego chcemy koloru, i kreatura target jest danym kolorem do końca tury. Fajne. Corpse Knight, kiedy inna kreatura wchodzi, wszyscy oponenci tracą po jednym życiu. Czemu nie? Znaczy nasza kreatura wchodzi. I mamy Leyline of the Void, enchantment. Kiedy wchodzi, nie, kiedy jest w naszej ręce, możemy z tym zacząć od razu na Battlefieldzie, przy pierwszym drobowaniu. Kiedy karta wchodzi na graveyard, skądkolwiek, exilujemy ją. Fajne. I powiem wam, bardzo podoba mi się nowa jakość, znaczy nowy, no, nowe tokeny, takie full artowe. Świetna, świetna robota. Wizard. Lecimy dalej. A i te boostowanie na ekranie. Zawsze lubię to nagrywać. Wiem, że nie cieszę się zbytnią popularnością. Mówią mi to znajomi. Ty powinieneś boksa nagrać. Chciałbym mieć tyle kasy, żeby nagrywać co miesiąc boksa, ale jak wiadomo, nie stać mnie. Żyję w Polsce, jestem biedakiem, a magia zbieractwo jest grą dla lekarzy, prawda, prawników. Jeśli chcemy jakiegoś Pyre9, czemu nie? Warto informatyków tych sławnych. Wiadomo, teraz wszyscy programiści. Dread Malkin, Zombie Cat, Menace i za 3 sacrifice'ujemy i dajemy na niego dwa countery. Sacrifice'ujemy inną kritę i dajemy mu dwa countery. Interpellar Beacon. Land. Jeśli gra zagramy Planeswalkera, dostajemy że jedno życie. Land daje nam bezbarwną. I za jedną manę i tapnięcie dwie many różnych kolorów i możemy zagrać tylko Planeswalkery. Nerset. Nie, chce mi się kurde czytać tego. I Karn Bastion. No słabiutko. Ale już ten zombie army był na starych zasadach. No słabe, słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Tak, mam przestać z gadaniem z memami. Ale co zrobić? Samo narzuca mi się na język, po prostu jestem debilem. A, czekajcie, Karn Bastion damy tutaj. Okej, okay. Lecimy przez Ankomony. Znaczy, Boże, przez Komony. Wow, panie. Nic ciekawego. Karty mi się zlewają i skamerka gubi strasznie ostrość. Wkurza mnie to. Cruel Celebrant.
kiedy coś ginie, Krayta albo Planeswalker, wszyscy tracą, po jednym życiu ty zyskujesz, coś jak ten. Blood Artist, klasyczny, tylko teraz orzowowy, fajna rzecz. Gleaming Overseer, amasujemy i zombie mają Hexproofa i Menace. Tybalt, mój ukochany Tybalt, każdego zresztą ukochany Tybalt. Oponenci nie mogą dostawać życia i za minus 2 kładziemy diabełka, który jeśli ginie, zadaje 1 damage. I mamy Living Twister, elemental. Za 2 many, jedną czerwoną, discardujemy landa i za Living Twister zadaje 2 damage'a, w co chcemy. A za zieloną zwracamy tapowany ląd do ręki. I to by było na tyle. Zero foili. No słabo. Chociaż ten Ley Lane może stać coś. Sprawdźmy. Ley Line of the Void. Price. No, Goldfish. Wejdę na Card Market. Może coś stać? 11 euro. Całkiem. Czyli, no, powiem wam, chyba nawet się udało. Albo się zwróciło. Przynajmniej. Dobra, mówił Matt to Hot. Zapraszam do rozmów, zapraszam do innych filmików i zapraszam do kolejnego boostowania na ekranie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Hej.